Nazywam się Michel Hoge i razem z Biernem pełnię rolę kierownika zespołu. Zajmujemy się zagadnieniami projektu gry. Ja pracuję nad sztuczną inteligencją. Udzielam się wszędzie. Maczam palce we wszystkim i upewniam się, że wszystkie elementy gry pasują do siebie. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że tak naprawdę w grach komputerowych nie istnieje coś takiego jak sztuczna inteligencja. A przynajmniej prawie nie istnieje. My ją tylko naśladujemy. Pojęcie sztuczna inteligencja to naukowy termin, który nie ma nic wspólnego z grami komputerowymi. Symulujemy ludzkie zachowanie, ale przy pomocy tanich sztuczek. Sztuczna inteligencja to proces uczenia się. Małe maszyny same potrafiące odnaleźć drogę do celu to naprawdę imponujące rzeczy. My pracujemy wiele pięter niżej. Gdy zrobiliśmy Gothic 1, na rynku praktycznie nie było już innych gier fantasy. Nie wiem czemu. Był chyba dość dobrze znany Diablo, ale to czysta rąbanka. Poza tym niewiele więcej. Starsze gry to głównie fantazje w stylu czary-mary. Napuszeni bohaterowie z ich patetycznym tonem: o, szlachetny wędrowcze, trole nastają na naszą wieś, ocal nas. Nie tego pragnęliśmy. Etap koncepcyjny Gothic 3 rozpoczął się jakieś 3 lata temu. Wtedy się zaczęło. Najpierw przeanalizowaliśmy nasze dotychczasowe sukcesy i potknięcia. Wzięliśmy pod uwagę nie tylko to, co nam się podobało, ale także to, co ludzie pisali na forum. W internecie setki fanów zamieszcza swoje opinie. Na przykład: jak dla mnie smoki były do kitu. Albo: podobała mi się walka z orkami. Zaczęliśmy zbierać opinie, dyskutować o nich i myśleć o tym, co chcemy osiągnąć. Gdy zaczynasz kreować świat, na początku podejmujesz pewne podstawowe decyzje, z których wynika większość pozostałych rzeczy. W Gothic 3 postanowiliśmy, że światem rządzić będą orkowie. Teraz trzeba się było zastanowić, jakie będą tego konsekwencje. Świat w rękach orków, a co się stało z ludźmi? Zostali zniewoleni? Czy wszyscy? Nie, niektórzy przystali do orków, ale jak to działa? Jak orkowie traktują ludzi? Szanują ich? Których ludzi szanują? Których nie szanują? Cóż, orkowie to wojownicza kultura, więc muszą szanować tych, którzy dobrze się biją. Mamy zatem najemników orków. Nagle rodzi się gildia najemników. Ale są też ludzie, którym to nie odpowiada. Dla nich przewidziano gildię buntowników. Są też oczywiście postacie z Gothic 1 i 2. Magowie ognia, paladyni i tak dalej. Co się z nimi stało? Stąd już był krok do stworzenia fabuły. Zebraliśmy wszystko razem i zaczęliśmy budować świat. Najpierw wyjaśniliśmy kilka podstawowych kwestii, a z nich zrodziły się następne. Historia sama się opowiada. W każdej firmie są ludzie, do których należy ostatnie słowo na każdy temat. Ale moim zdaniem działamy naprawdę dobrze, bez konieczności uciekania się do takich zagrywek. Każdy decyduje, co jest dla niego ważne i nie zajmuje się wszystkim naraz. Niektórzy mówią: nie chcę brać w tym udziału, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Wy się tym zajmijcie. Tworzymy grupy składające się z 2-3 osób, które podejmują decyzje dotyczące odpowiednich elementów gry. Jesteśmy niewielkim zespołem, ponieważ uważam, że zatrudnienie większej liczby osób oznacza po prostu marnowanie pieniędzy. Opracowujemy nowe technologie. Każdego dnia tworzymy coś nowego i musimy ze sobą dobrze współpracować. Oczywiście jednej osobie nigdy by się nie udało stworzyć takiej gry. Nad każdym elementem musi pracować zespół złożony z co najmniej 3, a nawet 4-5 osób. Niezależnie od tematu. Czasem ludzie podejmują się 2 czy 3 zadań, ale jedna osoba nie może być odpowiedzialna za wszystko.
Aby zrobić grę w rozsądnym czasie, musimy dużo ze sobą rozmawiać. Nie możemy sobie pozwolić na prowadzenie dokumentacji rozmiarów książki telefonicznej, którą w trakcie prac trzeba ciągle aktualizować. Ludzie muszą ze sobą rozmawiać, znać się. Mniej więcej wiedzieć, czym zajmują się inni. To bardzo ważne. Im liczniejszy zespół, tym mniej jedna osoba wie o tym, co robią jej koledzy. Chcielibyśmy osiągnąć to, czego już kiedyś próbowaliśmy. Umieścić gracza w wykreowanym świecie. Dać mu coś oczywistego, a potem zaskoczyć go nieoczekiwanym zwrotem akcji. Bardzo ważne jest to, że grając w gry komputerowe wnosimy do nich coś od siebie. To zupełnie coś innego niż wizyta w kinie, gdzie po prostu ogląda się film. Oczywiście i wtedy zastanawiasz się nad tym, co widziałeś, rozmawiasz na ten temat ze znajomymi. Gra wymaga jednak więcej zaangażowania. Aby cieszyć się grą, należy od samego początku dawać coś od siebie, przygotować się na odgrywanie roli, zanurzenie się w świecie, poznanie go, obserwowanie. Jeśli się tego nie zrobi, niczego się od gry nie otrzyma. Oczywiście istnieją też pewne rzeczy, które udaje się odkryć jedynie wtedy, gdy naprawdę zagłębi się w świecie gry. Pewne sekrety, bez których też da się grać. Niektórzy gracze przejdą grę na wszystkie sposoby i znajdą w niej wszystko, co się da. Pozostali odkryją może 50% całości, ale też będą zadowoleni. Nie dotrą do wszystkich zakamarków gry, lecz ukończą ją z tym, co udało im się znaleźć. Tak to właśnie przygotowaliśmy. Co sprawia, że ludzie poświęcają grze tyle czasu? Nie wiem. Ja mogę mówić tylko za siebie. Gdy gram w grę tego typu, zagłębiam się w nią. Jestem jej bohaterem albo jedną z postaci. Jeśli fabuła jest dobra, a taka musi być, żebym w ogóle zagrał w grę, to czuję, że muszę zgładzić czarny charakter. Myślę sobie, to świnia, porwał te biedne dzieciaki, nie ujdzie mu to na sucho. Byłem w Bochum po tym, jak pracowaliśmy. Chyba 3 bite miesiące bez przerwy. Naprawdę, tylko praca, jedzenie, sen i praca. Był to końcowy etap przygotowywania gry Gothic 1. W weekend wybrałem się do miasta. Pomyślałem, że skoro po 3 miesiącach mam wolne, to pójdę na piwo. Czułem się, jakbym był z innej planety. To było niewiarygodne. Ci wszyscy ludzie. Czułem się przytłoczony. Byłem w mieście, a wokół mnie tylu ludzi. Przez 3 miesiące oglądałem tylko biuro i te kilka osób, które pracowały ze mną nad grą. A tu nagle tłumy obcych ludzi. Doprawdy dziwne uczucie. Nie nieprzyjemne, ale bardzo dziwne. Zupełnie inny świat. Jak lądowanie na innej planecie. Naprawdę lubię, kiedy pod koniec wszystko zaczyna do siebie pasować. Każdy kawałek układanki, którą zbudowaliśmy. Ktoś nagrywa głosy, ktoś pisze dialogi, ktoś komponuje muzykę, ktoś tworzy animacje, ale jakoś nic z tego nie współgrasz do ostatniego dnia. Na przykład nagrywanie dialogów odbywa się na samym końcu. To naprawdę wielki skok jakościowy. Nagle wszystkie postacie mówią. Wcześniej sami czytaliśmy teksty, a teraz bohaterowie naprawdę do nas mówią. A potem dodaje się muzykę, oświetlenie. Oczywiście najważniejsze szczegóły szlifuje się na samym końcu. Kolorystyka świateł już ustalona, wszystko zharmonizowane. A potem słyszy się muzykę i głosy. Wkracza się w ten cały świat. Olbrzymi skok jakości. Wszystko działa. Patrzcie tylko. Może jeszcze kilka rzeczy nie pasuje i coś trzeba na to poradzić. Ale to ta chwila, kiedy mówi się, rany, nieźle nam wyszło. Nazywam się Björn Pankratz. Jestem projektantem oraz kierownikiem projektu Gothic 3 w Piranha Bytes. Zakres mojej pracy obejmuje wiele dziedzin naszej działalności. Zajmuję się projektowaniem gry, koordynuję działania grupy programistów, piszę skrypty sterujące fabułą i robię wiele innych rzeczy, chociażby mastering, a ponadto odpowiadam za ostateczną zawartość DVD,
które trafi do pudełka. Projektant stawia sobie pytania, na czym polega dobra zabawa? Dlaczego ludzie grają w gry komputerowe? Co chcieliby robić? Włączają komputer i widzą na ekranie postać, z którą pragną się identyfikować. Czemu się z nią identyfikują? Jako projektant muszę wiedzieć, dlaczego osoba siedząca przed monitorem w ogóle chce grać. W firmie wszyscy mają równe prawa. Każdy może dorzucić swoje 3 grosze, zająć się własnymi pomysłami i wprowadzić do gry elementy, które uznał za rewelacyjne. Może powiedzieć, że w takiej a takiej grze było to i tamto. Na przykład jakaś technologia odpowiedzialna za shadery czy cokolwiek innego. Potem może wygospodarować czas, aby wdrożyć podobną technologię. A to znaczy, że w szerokich ramach przygotowywanej gry staramy się zmieścić wiele różnych rzeczy. W porządku, chcemy zrobić grę komputerową, najlepszą na świecie. W zasadzie tylko tyle wiemy na samym początku pracy. Potem musimy zadać sobie pytanie, jaka to ma być gra. Niektórym marzą się wyścigi, ale tego nigdy jeszcze nie robiliśmy i raczej nie powinniśmy, skoro mamy już na koncie przeboje z innego gatunku. Możliwości wyboru się zawężają. Można jednak powiedzieć, w porządku, gatunek fantasy, do którego należy Gothic, stwarza wiele możliwości. Występują tutaj różne gatunki zwierząt, na których można jeździć wierzchem. Można się też skupić na akcji, fabule czy ogromnej liczbie dialogów. A skoro działamy w środowisku 3D, warto położyć nacisk na grafikę. Jednak ostatecznie zarys programu jest dziełem wszystkich ludzi, którzy tu pracują, a każdy inaczej zapatruje się na to, czym jest dobra gra. Nie istnieje jedna wizja, do której dążymy. Mamy raczej do czynienia z wieloma pomysłami, które pochodzą od różnych osób. Pierwszy etap projektowania gry to zupełne szaleństwo. Każdy myśli o tym, co da się zrobić oraz jakie nowe technologie pojawiły się na rynku. Wszyscy wpadają w obłęd. I tak pojawia się ogólny zarys całego projektu, który zdecydowanie wykracza poza nasze możliwości. Jego nigdy nie dałoby się zrealizować, nie w dostępnym czasie. A to oznacza, że produkcja gry trwa zazwyczaj dłużej niż przewidywano. Nie chcę przesadzać, nie mówię o innych firmach, mówię o nas. Zawsze się spóźniamy. Tak już po prostu jest. Za dużo rzeczy zaplanowaliśmy i pod koniec projektu okazało się, że nie możemy tego wszystkiego zmieścić w grze. Rozważaliśmy tak wiele pomysłów i poświęciliśmy mnóstwo pracy tylu zagadnieniom, że nie chcemy z nich rezygnować. Mija więc trochę czasu, zanim powiemy, dobra, wystarczy. Na tym etapie produkcji wciąż jeszcze wiele brakuje do ukończenia gry. Trzeba teraz dopracować rzeczy, które zostały już przygotowane. Wszystkie elementy znajdują się na swoich miejscach. Postać się rusza, system walki działa, ale niektóre animacje wyglądają koślawo albo interfejs pozostawia wiele do życzenia. Wykonujemy testy i dochodzimy na przykład do wniosku, że konieczność wielokrotnego klikania jest niezwykle denerwująca. Coś z tym należy zrobić. Przychodzi czas na ostatnie poprawki. Wkraczamy w fazę beta. Nie wszystko jeszcze wygląda tak, jak powinno i trzeba to dopracować. Dobra fabuła to zazwyczaj prosta fabuła. Weźmy na przykład film, który zachwyca wiele osób. Czarne charaktery zabijają na oczach bohatera całą jego rodzinę, a on wyciąga spluwę i zaczyna się mścić. To jest fabuła, prosta i zrozumiała. Nie jest zbyt skomplikowana i każdy ją pojmie. Jeżeli gracz lub widz potrafi się postawić na miejscu tego bohatera, jeżeli odczuwa kierujące nim emocje i wpada w furię na samą myśl o głównym przeciwniku, a przy tym ciągle powtarza, rozwalę tego bydlaka, oto właśnie dobra fabuła. Gdy gracz spotyka bohatera niezależnego i podchodzi do niego mówiąc, cześć, jestem tu nowy. Ten odpowiada, czego ode mnie chcesz? Czy tego właśnie oczekuje gracz?
Wtedy przyglądam się otoczeniu, w jakim znajduje się postać i myślę, ten gość nosi ciężką zbroję, stoi przed wielkimi wrotami do jeszcze większego zamku i tam właśnie mam zamiar się dostać. Czego niby mogę chcieć? Co by powiedział bohater? Co by powiedział gracz? Powiedziałby, chcę tam wejść, chcę dostać twoją fajną zbroję, chcę być tak silny jak ty. Czujesz, jak dialog posuwa się naprzód, jako żywa. Gdy postać mówi, nie jesteś jednym z nas, nie pochodzisz z miasta, myślisz, dobra, ale i tak chcę mu odpowiedzieć. Tak właśnie dialog nabiera rozpędu. Myślisz, no chodź, zobaczysz, co potrafię. Wiele powiedzeń i utartych formuł językowych pojawia się w sposób naturalny w rozmowach. Tak naprawdę to my przemawiamy. Gdy ktoś stoi na targowisku i mówi, to bzdura, rzeczywiście tak uważa. Dialog płynie z serca, z naszego wnętrza. Pewnego razu ktoś z nas miał już wszystkiego dosyć. Umieściliśmy jego otrucia w dialogu i tam pozostały. Teraz się z tego śmiejemy. W grze zawarliśmy wiele emocji naszego zespołu. To my przemawiamy ustami postaci. Kiedy zaczęliśmy tworzyć gry komputerowe, praktycznie zamknąłem się na 5 lat w mieszkaniu z 2 współlokatorami, Matiasem i Stefanem, którzy również tu pracują. Można powiedzieć, że żyliśmy grą Gothic. W zasadzie przez 5 lat nie robiliśmy nic innego. W końcu jednak przychodzi moment wewnętrznego wypalenia i potrzebujesz dodatkowego wsparcia. Trzeba szukać inspiracji poza grami fabularnymi, powieściami, fikcyjnymi światami. Szybko dochodzisz do wniosku, że pracujesz resztkami sił. Baterie się wyczerpują. Nie sposób wymyślić niczego nowego. Trzeba jakoś znaleźć drogę z powrotem do rzeczywistości i szukać innych źródeł natchnienia. W przeciwnym wypadku skończysz, powielając w kółko takie same pomysły. Dlatego nikt nie będzie chciał oglądać. Praca twórcy gier wiąże się z brakiem wolnego czasu. Trzeba właściwie zaplanować swoje zajęcia. Zdarzają się dni, kiedy pracujemy 16 godzin, a czasem bywa tak, że można zrobić sobie wolne. To zależy od tego, nad czym w danej chwili pracujemy. Bywa naprawdę różnie. Na przykład umieściłem w grze postać, która mówi dokładnie to, co ja bym powiedział, gdyby bohater stanął przede mną i oświadczył, oddawaj złoto. Piszę dialogi na podstawie własnych doświadczeń. I jestem dumny, jeśli sprawdzają się w grze. Stworzyłem część świata. I to jest w tym wszystkim najlepsze. Nazywam się Horst Dworczak. Jestem głównym grafikiem w Piranha Bytes i zajmuję się przede wszystkim modelowaniem różnych elementów graficznych na potrzeby gry Gothic 3. Wszystko przebiega demokratycznie. Dzielę się zadaniami z Ralfem, a obaj mamy różne pomysły dotyczące tego, co chcielibyśmy zobaczyć w grze. Graficy, którzy już jakiś czas z nami pracują, wiedzą, jak wszystko działa i jak wcielać nasze zamierzenia w życie. Z większością problemów radzimy sobie dosyć szybko, ponieważ ogólny styl artystyczny gry Gothic powstał 7 lat temu, a teraz pracujemy już nad jej 3. częścią. Nie potrzebujemy jakichś szczególnych wytycznych, żeby wiedzieć, jak powinny wyglądać końcowe rezultaty naszej pracy. Model przechodzi różne etapy obróbki, którymi zajmują się różne osoby. Oto model głowy Thorstena. Teraz zacznę pracować nad szczegółami. Po krótkiej obróbce widać już na nim pewne detale. Widać tutaj wielokąty, które, jeśli wziąć pod uwagę wydajność i wykorzystywaną przez nas technologię, w takiej właśnie rozdzielczości zostaną wyświetlone w grze. Tego rodzaju technika nosi nazwę Normal Mapping. Polega na nakładaniu na postać tzw. Normal Map, która jest widoczna w grze. I chociaż w grze pojawi się mniej szczegółowy model, widoczne teraz detale nie znikną.
A teraz pokażę model, który André wkrótce zacznie animować. Krwiopijce. Przybliżymy nieco widok, aby lepiej się temu przyjrzeć. Obowiązuje tutaj identyczna zasada. Mniej szczegółowa wersja wygląda tak. Następnie dodaję więcej szczegółów, aby uzyskać widoczną w grze jakość modelu. Łatwo to zauważyć, gdy przemieszcza się źródło światła. Szczegóły powierzchni wpływają na sposób, w jaki rzucane są cienie, a mapa nałożona na siatkę modelu symuluje ich zachowanie. Dzięki temu można odnieść wrażenie, że nierówności rzeczywiście znajdują się na trójwymiarowej siatce. Przez świat gry Gothic przewija się mnóstwo bohaterów niezależnych, więc do jego zapełnienia potrzeba sporej liczby modeli. Wykorzystujemy charakterystyczne twarze, aby wyróżnić główne postacie, które powinny zapaść graczowi w pamięć, odstawać od tłumu. Oto jedna z twarzy, które gracz powinien zapamiętać. Odznacza się wyrazistymi proporcjami. Pracuję etapami, rzeźbiąc szczegóły. Posiadam różne narzędzia. To nazywam pędzlem. Jest dosyć nowe. Przydaje się szczególnie do przygotowywania normal map i siatek. Podobnie pracują tradycyjni artyści, którzy kształtują bryły, rzeźbiąc rękami w glinie. Program graficzny dość wiernie naśladuje ten proces w cyfrowych realiach. Mogę dodać więcej szczegółów. Gdy trochę nacisnę, powstają wybrzuszenia, które mogę z kolei ponownie wygładzić i schować. W ten sposób modeluję ludzkie twarze albo ciała krwiopijców. Mogę też przesuwać elementy. Na przykład szybko zmieniać wyraz oczu czy kształt ust. Tak wygląda przygotowywanie prototypów, dzięki którym można później uzyskać żądany model. Używana przez nas technologia pozwala również na szybkie zmiany wymagane na późniejszych etapach obróbki. Twarz wygląda za ładnie, może oczy są za duże albo za małe, zaś usta zbyt ściśnięte. Dzięki naszym narzędziom mogę to szybko poprawić. Jako grafik mam również do czynienia z techniką motion capture, którą wykorzystujemy w grze Gothic 3. Motion capturing polega na tym, że żywa osoba zakłada kombinezon z czujnikami, a jej ruchy przetwarzane są na format cyfrowy i zapisywane. Dzięki temu możemy nakładać ruchy z komputera na postacie występujące w grze, po czym obserwować je na ekranie monitora. Z początku ruchy wyglądają dosyć schematycznie. Ważną rolę odgrywają tutaj linie zwane kośćmi, które odpowiadają za przemieszczenia, ruchy okrężne itd. Ruchy zapisane w surowym formacie importujemy następnie do innego programu, który został stworzony specjalnie do obsługi techniki motion capture. To znacznie ułatwia edycję. A tak to wygląda po wstępnym nałożeniu na bohatera niezależnego. To był Matthias, jeden ze scenarzystów, ubrany w kombinezon. Usunęliśmy pewne nieprawidłowości. Czasami kolano jest zbyt wygięte albo pewne ruchy nie pasują do siatki, ponieważ proporcje aktora różnią się od proporcji modelu. Ręka Matthiasa jest krótsza od ręki maga, więc ruchy należy jeszcze dopracować, aby uzyskać w grze zadowalające rezultaty. Zajmujemy się ponadto modelowaniem kobiet, które również pojawiają się w grze, chociaż nie odgrywają w niej zbyt ważnej roli. Modelowanie kobiet może być niezłą zabawą, ale muszę przyznać bez żadnych uprzedzeń, że rzeźbienie mężczyzn, potworów, napiętych muskułów, przesadzonych rysów twarzy, wielkich szczęk i wysuniętych czół bardziej mi odpowiada. Modelowanie kobiet to zupełnie inna sprawa. Trzeba im poświęcić więcej uwagi. Posiadają zgrabne kształty. Mają wiele łagodnych zaokrągleń. Są sztuką samą w sobie. A ja znam się lepiej na męskiej anatomii.
Co mnie łączy z modelami, które tworzę? Czy jestem do nich bardzo przywiązany? Nie. Oczywiście czuję do nich sentyment, ponieważ nawet w pierwsze szkice wkładam całe serce. Ale bywają także chwile, kiedy muszę odłożyć na bok swoje upodobania i wprowadzić poprawki, których wymaga nasz projekt. Zdarzyło się na przykład, że przerobiłem kilka potworów, żeby były bardziej demoniczne, niebezpieczne, agresywne od tych, które pojawiły się w poprzednich częściach gry. Niektórym się spodobały, zaś inni, chociażby bywalcy forów dyskusyjnych, uznali, że lepsze były dawne modele. Musiałem więc zgodzić się na kompromis, opracowując modele, które stanowiłyby połączenie obu projektów. Bywają dni, gdy wraca się do domu z poczuciem dobrze wykonanej pracy i przeświadczeniem, że udało się stworzyć rzecz, która nam się naprawdę podoba. Wtedy można sobie pogratulować i pomyśleć, tak, to był udany dzień, ten model jest świetny. Ale zdarzają się dni, kiedy nic nie wychodzi. Jeśli nie wkładasz całego serca w pracę, będzie to widoczne w twoich dziełach. Czasem odkładam coś na później. Dzisiaj po prostu nie mam ochoty na krwiopijców. Nie mogę się tym zająć, nie wiem, jak powinni wyglądać. Odsuwam krwiopijców na bok i zajmuję się czymś innym. Zwykle pomaga. Ale nigdy bym nie krzyknął, nie poprawię tego, nie znacie się, wszystko jest w porządku, to ja jestem głównym grafikiem i wiem, co robię. Tak nie robią zawodowcy. Od każdego członka zespołu oczekuje się, że odłoży na bok własne upodobanie i zajmie się tym, co służy całemu projektowi. Kiedy mówisz, nie, po prostu nie mogę tego zrobić w ten sposób, nie zawsze pojawia się sprzeczność między tym, co chciałbyś zrobić, a tym, czego oczekują inni. W czasie dyskusji zawsze staramy się dojść do porozumienia. Nazywam się Kai Rosenkranz. W Piranha Bytes odpowiadam głównie za muzykę i dźwięk oraz kilka spraw w dziale wizualnym. Mam 25 lat, a z zespołem jestem od 1998 roku. Chyba George Lucas powiedział kiedyś w wywiadzie, że połowa emocji odczuwanych przez widza w czasie projekcji filmu jest zasługą muzyki i dźwięku. W grach komputerowych sprawa przedstawia się nieco inaczej, ale ogólna zasada jest podobna. Muzyka jest niezbędna, by wywoływać emocje. Przekaz wizualny jest w grach poddany szczególnym ograniczeniom. Nie sposób tak naprawdę odwzorować wyrazu twarzy, uczuć. Tego rodzaju technologia jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Ale już od wielu lat wykorzystuje się muzykę symfoniczną, aby oddziaływać na emocje gracza. Jest ona szczególnie przydatna do wywoływania silnych uczuć. Jeśli chodzi o dźwięk, to świat, w którym brak ćwierkających ptaków, szumu wiatru i wszystkich niedostrzegalnych subtelności dźwiękowych po prostu nie wydaje się rzeczywisty. Zaczynam od przejrzenia wstępnych szkiców i sprawdzam, jak rozwija się styl gry. Potem siadam do klawiszy i staram się wejść w wirtualny świat, zagrać odpowiednie motywy, stworzyć nastrój, który sprosta naszym oczekiwaniom. Kolejny etap to przygotowanie właściwej aranżacji, napisanie muzyki, ustalenie akompaniamentu, wybór instrumentu do przewodniej melodii, określenie siły brzmienia podkładu itd. Ostatni etap to wielka sesja nagraniowa z mnóstwem mikrofonów, 70 muzykami i ogromnym zespołem, który wszystko rejestruje. Co jakiś czas odbywają się, by użyć określenia z przemysłu filmowego, mniejsze projekcje, podczas których przedstawia się materiał i ocenia wywierane przezeń emocje. Czasem to samo robię z kolegami. Siadamy w moim biurze, gram dla nich kilka motywów i zbieram opinie. Potem porównuję ich odczucia z własnymi pomysłami i jeśli nie są rozbieżne, nadal podążam w takim kierunku artystycznym, jaki obrałem. W przeciwnym wypadku wyrzucam wszystko do kosza i zaczynam od początku.
W grze Gothic 3 dominuje raczej ponury nastrój. Cała akcja rozgrywa się po wojnach orków. Ludzie przegrali, zostali zniewoleni przez wroga. Sprawy przybrały dla nich zły obrót. To znaczy, że kiedy wkraczamy w ten świat jako człowiek, musimy odczuwać bezustanne zagrożenie. Należy przede wszystkim wytworzyć niepokojący, złowieszczy nastrój. Istnieją sposoby na przekazanie każdego uczucia. Czasem wyraża je sama melodia, czasem wirtuozeria instrumentalistów. Wysokie tony w powtarzających się podkładach dźwiękowych, które wywołują niepokój, głębokie basy wprawiające wnętrzności w drżenie. Takich zabiegów używa się z umiarem. Rzadko występują na pierwszym planie. Właśnie dzięki temu wywierają należyty efekt. Miałem wiele pomysłów, których nie sposób zrealizować przy udziale samej orkiestry. Orkiestra odpowiada za 80% materiału muzycznego w Gothic 3. Ale kiedy mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, na przykład z niezwykle obcym, nietypowym, wręcz nieludzkim dźwiękiem wydawanym przez orków, wtedy należy to przedstawić bezpośrednio, a nie naśladować przy pomocy orkiestry. Orkiestrę można doprowadzić do wrzenia, niczym armię orków, ale wciąż będzie brzmiała jak orkiestra, próbująca naśladować odgłosy wzburzonego wojska. Gdy wykroczymy poza ramę muzyki symfonicznej, znajdziemy lepsze sposoby, aby sobie z tym poradzić. Bębniarze z japońskiej grupy Goku zostali dosyć wcześnie zaproszeni do udziału w projekcie, gdyż ze swych instrumentów potrafią wydobyć niezbędną furię, a przy tym ich muzyka nie brzmi zbyt prymitywnie. Goku składa się z 14 bębniarzy, grających na bębnach taiko, z czego 12 osób to kobiety. Wszyscy byli bardzo uprzejmi. Dzięki temu sesja nagraniowa przebiegała w niezwykle przyjemnej atmosferze. Wraz z technikami, inżynierami i rzecz jasna muzykami spędziliśmy jeden dzień w Audimax w Hamburgu. Było wspaniale. Szybko znaleźliśmy wspólny język i doskonale nam się razem pracowało. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na wspólne próby, więc opracowałem materiał na podstawie tego, co Goku już stworzyli. Miałem kilka płyt z ich wcześniejszymi nagraniami. Słuchałem muzyki, robiąc notatki. Potem zwracałem się do nich z prośbą: potrzebuję czegoś podobnego do kawałka od 1.14 do 2.30. Chodzi o coś podobnego, a zarazem odmiennego pod takim a takim względem. Dzięki temu powstał materiał składający się z fragmentów licznych utworów, które wykorzystałem jako klocki do budowy własnej muzyki. Mam różne fragmenty perkusyjne. Trudno od razu rozpoznać, że pochodzą od Goku. Są dość krótkie i mogę je wpleść we własne kompozycje. Sesja nagraniowa z Orkiestrą Symfoniczną z Bochum odbyła się w lipcu ubiegłego roku. Było to ukoronowanie mojej kariery. Gdy przez całe życie pracujesz za pomocą komputera, a potem stajesz przed wielką orkiestrą i słyszysz, jak ożywają obmyślone za biurkiem dźwięki, to bardzo poruszająca chwila. Dla mnie sesja nagraniowa była ekscytująca również dlatego, że stanowiła wielkie wydarzenie, w którym uczestniczyli moi koledzy, a także dziennikarze. Emocje były równie wielkie, co wcześniejszy stres. Zobaczyć, jak wszystko działa. Słuchać wspaniałego brzmienia orkiestry, która nie tylko realizowała, ale także rozwijała moją wizję. To był wspaniały dzień. Cóż więcej mogę powiedzieć?
Staramy się, aby każdej sytuacji, w jakiej znajdzie się gracz, towarzyszył podkład muzyczny. Gdy biegasz po okolicy, podziwiasz i badasz terytorium, muzyka powinna dyskretnie rozbrzmiewać w tle i podkreślać radość płynącą z podróżowania. Jednak kiedy gracz wpada w zasadzkę, wyciąga miecz, by stanąć do walki, albo kiedy zapada zmrok, a nawet tak drobne rzeczy należy wyrazić dźwiękiem, wówczas podkład muzyczny powinien się zmienić, przystosować do nowej sytuacji bez zauważalnego przejścia. Aby to osiągnąć, pocięliśmy nagranie orkiestry na drobne kawałki. Każdemu z nich przypisaliśmy pewne dane, intensywność, wysokość tonu itd. Jeśli więc sytuacja w grze ulegnie zmianie, muzyka przekazuje informacje o tym, co się dzieje i dokąd zmierza gracz. A nasz system wybiera odpowiednie przejścia dźwiękowe spośród dostępnych elementów muzycznych, co zapewnia różnorodność i maskuje zmiany podkładów. Bywają dni, kiedy zabierasz ze sobą do domu cały świat gry Gothic. Albo rozmyślasz o nim, spacerując po mieście i załatwiając swoje sprawy. W trakcie takiej wycieczki we wszystkim dostrzegasz natchnienie. Uśmiechasz się na myśl o tym, co mogłoby się zdarzyć w świecie gry i sporządzasz w myślach notatki na następny dzień. Sądzę, że to typowe dla każdej twórczej pracy. Jeśli jesteś naprawdę pochłonięty swoją pracą, myślisz o niej cały czas, a każda chwila, każda sytuacja przynosi pomysły, które można wykorzystać. Jestem Mario. Pracuję tutaj jako twórca poziomów, ale robię też wiele innych rzeczy. Zarządzam zasobami gry, czyli modelami, teksturami, obiektami. Wszystkim, co może się okazać przydatne. Przygotowuję też materiały, chociażby shadery, dzięki którym obiekty wyglądają tak, jak powinny. Nadaję im na przykład przezroczystość. Zajmuję się takimi właśnie sprawami. Wiele z tego, co robię, jest integralną częścią silnika gry. Razem z Björnem przygotowuję kolejne wersje produktu. Na przykład zbieram i kompiluję dane od Saszy i Mina. Upewniam się, czy działają, a potem wkładam je do gry. Następnie przekazuję kod Björnowi, żeby udostępnił go wszystkim razem z silnikiem. Teraz pracuję nad Geldern. To niewielkie miasteczko gdzieś na zachodzie świata gry. Dekoruję wnętrza domów, zapełniam ulice, przyporządkowuję odpowiednie zadania bohaterom niezależnym, którzy będą na przykład nosić kamienie, gotować, spać w łóżku. Innymi słowy, powołuję całe miasto do życia. W tej chwili miasteczko znajduje się nadal w stanie surowym. Widać, że jest puste. Kilka osób stoi tu i ówdzie, ale nie ma tutaj nic poza paroma chatkami. Ludzi można umieścić w grze za pomocą edytora, a potem przyporządkować im odniesienia za pomocą właściwych etykiet. Etykiety to punkty docelowe, na przykład idź tam i zrób to, a potem idź tutaj i zrób tamto. Tak to wygląda w grze. Dzisiaj zajmuję się tworzeniem odpowiedniego nastroju. Umieszczam deski, stoły, łóżka, meble w pokojach. Tutaj na przykład jest wyjątkowo pusto. Nic tu nie ma. A oto efekty mojej pracy. Widać hałdy śmieci, głazy lub pokoje, które zostały już wypełnione sprzętami. Trzeba jeszcze zadbać o oświetlenie, żeby było cokolwiek widać w bardzo ciemnych chatach. Mogę na przykład podejść do pochodni i włączyć światło kamery.
W przeciwnym wypadku niczego nie zobaczę. To właśnie światło padające z kamery, dzięki któremu mogę umieszczać przedmioty w ciemnych kątach. Powiedzmy, że postawię to tutaj. Ponieważ kompilacja trwa dosyć długo, wykonuję ją po umieszczeniu w grze co najmniej kilku obiektów. Ale tym razem zrobimy to natychmiast. Z pochodni wybieram mapę świateł i aktualizuję. Inaczej musiałbym aktualizować cały świat gry i jego oświetlenie. Gdybym tak zrobił, na tym etapie produkcji zajęłoby to od 10 do 20 minut. Mógłbym pójść na kawę, coś przeczytać albo z kimś pogadać. No to oświetlenie skończone. Jak widać, jest jaśniej. Na podłodze, na deskach, na tym wózku odbija się światło pochodni. Teraz widać, że coś jest w rogu. Wcześniej była tylko czerń. Można by tam podejść i niczego nie zauważyć. To drobiazgowa, ale przyjemna robota. Powoli posuwa się naprzód. Najdłuższe posiedzenie trwało około 50 godzin. To było chyba w zeszłym roku, przed GC. Koniecznie musieliśmy coś skończyć, a świat gry wciąż świecił pustkami. Szczerze mówiąc, nic w nim nie było. To oznaczało, że musiałem zapełnić całe miasto w 2 tygodnie. A ponieważ miałem do czynienia z zupełnie nowym obszarem, zajęło mi to naprawdę dużo czasu. Teraz nie muszę już pracować przez 2 tygodnie czy 50 godzin, aby stworzyć całe miasto. Wystarczą 2-3 dni. Mam przygotowane zestawy obiektów, które mogę powielić, trochę pozmieniać i sprawa załatwiona. Cofnę się o 1 dzień, żebyście lepiej zobaczyli efekty mojej pracy. Tak to wyglądało, kiedy ukończyłem pracę. Widać tutaj życie. A tak zanim przystąpiłem do pracy. Wszystko jest nieruchome i martwe. Tutaj zamierzam posadzić kilka drzew. To starożytna świątynia. Orkowie właśnie ją zajęli i rabują, co się da. Tutaj mamy arenę. Chcę w tym miejscu postawić coś w rodzaju ławy, przy której wojownicy lub najemnicy mogliby się spotykać, pić, rozmawiać, świętować itd. To będzie przypominało ogródek. Wcześniej niczego tutaj nie było. Teraz całe miejsce tętni życiem. Jest fajnie. Jeśli ruszymy w tym kierunku, będziemy mogli zobaczyć kilka mniejszych rzeczy. Coś tutaj stoi. Można tam podejść i znaleźć skarby. Całe mnóstwo elementów, których wcześniej w tym miejscu nie było. Tak właśnie powstaje gra. Dzięki temu możesz z przyjemnością patrzeć na świat, w którym przeżywasz przygody. Tutaj widzicie pojawiające się w grze miecze. Miało ich być trochę mniej niż w poprzednich częściach. Chcieliśmy, aby po wyciągnięciu miecza gracz poczuł się silnym wojownikiem. Nie chodziło nam o skradanie się i powolne rozwijanie postaci, która w końcu stanie się potężna. Teraz od razu widać, że zyskałeś siłę. Mam ten wspaniały miecz, który może porządnie zranić wroga. Na początku bohater posiada pewien miecz, orkową zgubę, który pojawił się też w obu poprzednich częściach. Zrobiliśmy nową wersję. Ulepszyliśmy model tej broni. Dobry miecz służy do wielu celów. I do zabijania, i do patroszenia. Dlatego mam gotowy zestaw elementów. Mogę wybrać tę rękojeść i to ostrze, ten jelec i tę klingę. Mogę je przemieszczać, wyśrodkowywać. I w ten sposób stworzyłem oryginalny miecz. Nazywam się Ralf Marcinczyk i jestem kierownikiem artystycznym gry Gothic. Co znaczy, że wykonałem większość rysunków koncepcyjnych do tego projektu. Inni graficy stworzyli z nich potem modele trójwymiarowe.
Nim zacznę pracę, odbywam kilka rozmów na temat nowych elementów, które powinny się znaleźć w grze. Zwykle omawiam takie sprawy z twórcą najważniejszych pomysłów, czyli projektantem gry, Mike'iem Hoge. Najpierw omawiamy mgliste koncepcje, a potem na ich podstawie przygotowuję bardziej wyraziste formy, szkice koncepcyjne, żebyśmy mogli mówić o konkretach. Nowi Jorkowie na przykład, to była naprawdę ważna sprawa. Przygotowaliśmy 6 albo 7 ich wersji, ponieważ projekt gry opiera się w głównej mierze na niejasnych wizjach. A nasi Jorkowie musieli być bardzo zorganizowani. Nadanie czemuś ostatecznego kształtu trwa naprawdę długo. Jak powstaje ork? To ciekawe pytanie. Nie było nam łatwo, bo zaczęliśmy pracę nad grą po ukazaniu się filmowej wersji Władcy Pierścieni. I jeśli chodzi o orków, poprzeczka została postawiona niesamowicie wysoko. Miałem szczęście, że fabuła wymagała od nas czegoś zgoła odmiennego. Nasi orkowie są zdecydowanie bardziej zorganizowani. Przypominają mi bardziej Rzymian z Asterixa. Są dość dzicy, ale też bardzo zdyscyplinowani. Dla nas oznacza to, że są bardziej cywilizowani. Więc ich ubrania też muszą odpowiednio wyglądać. We Władcy Pierścieni wszystko jest zbite razem bez ładu i składu. Częściowo przejęliśmy te cechy, ale przygotowaliśmy chłopakom znacznie bardziej spójny ekwipunek. Mamy własne symbole i oznaczenia, które widnieją na odzieży. No i głowy orków wyglądają zupełnie inaczej. Trzeba pamiętać, że to trzecia część naszej gry, a orkowie pojawili się już w poprzednich. Przed nami stało zadanie zachowania podobieństwa postaci przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych rozwiązań graficznych. Wszystko to trzeba tak połączyć, żeby fajnie wyglądało. Niestety nie ma przycisku fajny wygląd, który można sobie nacisnąć i pójść do domu. Pomysły czerpię głównie ze źródeł historycznych. Jako kierownik artystyczny staram się unikać powielania rozwiązań z innych gier. Gothic ma własny styl, przypominający średniowiecze. Czy to powierzchnie, czy wysokość budynków, wszystko jest odpowiednio dobrane. Z reguły opieram się na rozwiązaniach użytych w istniejących budowlach, więc wertuję mnóstwo książek. Co do estetyki, świateł, kolorystyki, faktury powierzchni, tutaj natchnienie czerpię z końca XIX wieku. Tworzenie nieistniejących rzeczy zawsze jest wielkim wyzwaniem. W grze fantasy starasz się dokonać niemożliwego. Właściwie możesz mieć najbardziej niesamowite pomysły. Na przykład zaprojektować potwora o 3 głowach. Jednak taki stwór powinien wyglądać jak najbardziej realistycznie. Opieram się zatem na cechach prawdziwych zwierząt. Skóra, sierść, proporcje ciała. Wszystko podlega jednak pewnym regułom. Na przykład projekt Flaminga dla gry komputerowej wyglądałby dość zabawnie. Sam ptak jest ciężki, a stoi na cieniutkich nóżkach. W rzeczywistości to się sprawdza, ale w przypadku gry komputerowej musiałbym go zapewne trochę udoskonalić, żeby wyglądał bardziej wiarygodnie. Ostatnio musiałem zaprojektować bezimiennego bohatera naszej gry. Przyjrzałem się starym wersjom, jak wyglądał w poprzednich częściach serii.
Bardzo przypominał mi Majka, naszego głównego projektanta. Wydało mi się, że ma takie same oczy jak Mike, więc zapytałem, czy to celowe. Nie, tak po prostu wyszło. Czysty zbieg okoliczności. Pomyślałem jednak, że mogę użyć zdjęcia Majka przy tworzeniu modelu nowej wersji bohatera. W ten sposób postać nabiera pewnego wyrazu, ale w innym przekładzie. Trzeba pamiętać, że nowy model jest znacznie bardziej złożony niż poprzedni i wygląda naturalniej. Chciałem wrócić do źródłowego materiału, jeśli tak go można nazwać. Miałem zdjęcie Majka i zacząłem na jego podstawie rysować głównego bohatera. Prawdopodobnie pierwszą postać, jaką widzi się w grze. Świat przedstawiony w grze jest bardzo realistyczny. Nieźle się napracowaliśmy, żeby osiągnąć taki efekt. Inaczej niż w innych grach, każdy element krajobrazu zbudowaliśmy ręcznie. Każde drzewo posadziliśmy sami. Mało takich elementów generowane jest przez silnik gry. Nawet wszystkie jaskinie wydrążyliśmy ręcznie. To widać. Teren w naszej grze wygląda na naturalnie ukształtowany. Doświadczenia grafika koncepcyjnego czy kierownika artystycznego różnią się zupełnie od tego, co widać w filmach z serii Jak powstawała gra. Niestety, nie wystarczy, że świetnie szkicujesz, rysujesz potwory czy rycerzy. Trzeba też umieć przetworzyć to wszystko na 3D. A to już wybitnie techniczny proces. Jako kierownik artystyczny w Piranha Bytes dostaję wiele zgłoszeń od osób, które chcą u nas pracować. I naprawdę pęka mi serce, gdy widzę te wszystkie prace. Dostaję mnóstwo rysunków z pogranicza fantastyki. Potwory, statki kosmiczne itd. Wszyscy ci ludzie chcą pracować w branży gier fantasy. Problem w tym, że to nie wystarczy. Nie chodzi o to, że te prace są złe, ale o to, że nie potrzebujemy tego rodzaju estetyki w profesjonalnej branży. Jasne, są ludzie żyjący z rysowania fantastycznych ilustracji albo z projektowania kart do gier RPG, ale rzadko kiedy pochodzą z Niemiec. Przyglądam się tym rysunkom, które nadesłali ludzie mający po 16, 18 czy 20 lat. I myślę, ale miałem szczęście, że dostałem się do takiej pracy. W przypadku mojej pracy smoki, potwory i rycerze to bardzo, bardzo niewielki fragment całości. 90% czasu spędzam zajmując się sprawami organizacyjnymi i rozwiązując problemy natury technicznej. Widzę te zgłoszenia i myślę, nie macie pojęcia, jakie to wszystko jest trudne. Wydaje się, że to świetna zabawa, ale tak naprawdę to bardzo odpowiedzialna praca, którą wykonuje może 6 czy 7 ludzi w całych Niemczech. Nazywam się Sascha Henrys, pracuję w Piranha Bytes i jestem odpowiedzialny za projektowanie poziomów. To znaczy, że pracuję nad krajobrazami, obiektami i ich teksturami. Przygotowuję rośliny, domy, wszystko. Potem umieszczam to w edytorze i przygotowuję gotowy poziom. Nie jestem botanikiem. Całą wiedzę o roślinach czerpię z internetu. Przygotowałem prezentację na temat powstawania roślin, teksturowania i dodawania ich w edytorze do krajobrazu. To jest szkic mojego autorstwa. Mają to być zioła lecznicze, które można zbierać w trakcie gry i dzięki nim odzyskiwać pewną liczbę punktów zdrowia. Ta roślina powinna rzucać się w oczy.
Teren jest gęsto porośnięty, więc musi się ona odróżniać od reszty roślinności, z którą gracz nie może nic zrobić. To jest 3D Studio Max. Program do tworzenia grafiki trójwymiarowej. Przygotowałem trzy etapy rozwoju rośliny, którą widzieliśmy w drugim programie. Najpierw cel, roślina. Zmieniłem kolor kwiatów oraz wysokość rośliny. Ale widać, jak powinna wyglądać całość. Doszedłem do tego w ten sposób. Zaczynam od prostych kształtów, cylindrów, powierzchni. Potem budujemy z nich całą strukturę. Chwytamy poszczególne wielokąty. Albo przesuwamy krawędzie. W ten sposób można zmieniać wygląd rośliny. Te liście wykonałem ręcznie. Widać już pierwotną formę. Na późniejszych etapach roślina wygląda tak. Ma ręcznie przygotowane liście. Nie ma tekstur i cała jest zielona. Ale już widać, jak powinna wyglądać. Następnie dodajemy tekstury z obrazka, który może wyglądać tak. Na przykład tutaj widać główną teksturę dla kwiatów. Później gotową roślinę przenosimy do edytora, w którym tworzymy środowisko gry. Pracę nad nią przejmuje Mario. Umieszcza roślinę wśród obiektów, z których możemy korzystać, projektując grę. Tak wygląda edytor. Widać jeden z naszych krajobrazów. Możemy się tu swobodnie poruszać. Tu i ówdzie jest kilka obiektów, drzew. W tej części jeszcze niczego nie umieściliśmy. Weźmy tę roślinkę. Złapałem ją i mogę przeciągnąć w to miejsce. No jest. Mogę nią obsadzić całą okolicę, jeśli zechcę. Mamy duży świat gry, a dzięki edytorowi możemy umieścić w nim kilka obiektów jednocześnie. Grupy te trzeba najpierw złożyć w środowisku testowym. Ale gdy już się to zrobi, można bardzo szybko zalesiać duże obszary. Nie zawsze możemy kształtować teren według własnego upodobania. Tworzenie mapy świata rozpoczyna się na samym początku projektu. Kształt krajobrazu tak naprawdę określa fabuła. Wymaga ona odpowiednich lokacji, na przykład jeziora. Wszystko, co potrzebne, musi znaleźć się na mapie. Jesteśmy zadowoleni, gdy uda nam się zrobić coś, co naprawdę fajnie wygląda. Tutaj na przykład widać gotową scenę. Ludzie oglądają ją i mówią: ej, to naprawdę niezłe. I to jest przyjemne. Denerwujące momenty zdarzają się głównie wtedy, kiedy robi się to samo przez kilka tygodni. Niestety teraz mamy taką sytuację. Rozmieszczamy obiekty w naszym ogromnym świecie,
I trwa to już bardzo długo. Mimo że mamy bardzo zaawansowane i bardzo dobre narzędzia, tak ogromny świat wymaga olbrzymich nakładów pracy. Zawsze jest tak samo. Stawiasz coś i stawiasz, i stawiasz. Potem czas na następny las i następną ścieżkę. Potem jezioro czy gospodarstwo. I zawsze jest tak samo. Drzewa, skały, paprotki. Różne układy skał, paproci, grzybów. Ustawienia drzew, grzybów, skał. Dość monotonne, ale myślę, że są gorsze zajęcia. Jestem Min Duong i zajmuję się grafiką 3D poziomów. Tworzę też obiekty i umieszczam je w świecie gry. Ralf odpowiada za projekty. Wszystko rysuje. Nadaje obiektom kształty. Ja to przerabiam na 3D. Odpowiadam za grafikę 3D. Obiekty tworzę w specjalnym programie i dołączam je do silnika gry. Następnie umieszczam je tak, żeby wprowadzić do świata gry więcej życia. Wszystkie obiekty są dostępne z poziomu edytora. Oto koło, przygotowane wcześniej w programie do tworzenia grafiki trójwymiarowej. Mario już je zaimplementował, więc mogę je umieścić w świecie gry. Wezmę koło i powieszę je na gwoździu jako dekorację. Widać tu zielone i czerwone obszary. Wyglądają jak rusztowanie. To strefy nawigacyjne, których bohaterowie niezależni nie mogą przekraczać. Poruszają się tylko w ich obrębie. Gdy umieszczę w grze beczkę, czy na przykład taki stojak na broń, mogę włączyć granice obszarów kolizyjnych. Widać też czerwone okręgi. Postacie wiedzą, że nie mogą na nie wchodzić. Czy ścieżka jest wolna? Jeżeli ustawię kolejną ławę, nie będzie przejścia. Okręgi kolizji nie zostawią już wolnego miejsca. Jeśli postawię ją tutaj, postać będzie chodziła wzdłuż ławy. Mogę ustawiać obiekty gdziekolwiek zechcę. Muszę się tylko upewnić, czy nie umieszczę ich tam, gdzie zgodnie z fabułą ma się udać postać. Poza tym mam wolną rękę, jeśli chodzi o rozmieszczenie przedmiotów i dekoracje lokacji. Wszystko, co zobaczycie, musi dobrze wyglądać. Moim zadaniem jest tworzenie ładnych dekoracji. Muszę wymodelować i oteksturować wszystko to, czego jeszcze nie mamy. Jestem kimś w rodzaju dekoratora wnętrz. Jesteśmy w Bensali. Na razie ustawiłem tylko kilka ważnych dla fabuły obiektów. To jest kuźnia z kominem i kowadłem, w które kowal może uderzać swoim młotem. Poza tym świat raczej świeci pustkami. Jeżeli gracz takim go zastanie, nie będzie zadowolony. Okolica jest wymarła.
Tutaj powinna być jadalnia. Wstawiłem do niej przekąski, więc można się najeść. A nie tylko napić herbaty. W programie graficznym przygotowałem stół na tego typu okazje. Dobrze wygląda i pasuje do jadalni. A potem udekorowałem to miejsce. Na dole jest jadalnia. A wyżej mamy sypialnię. Jest w niej jak w hotelu. Mamy tu parę łóżek z baldachimami. Sufit tobiłem ładnym materiałem. Wszędzie leżą poduszki. W sąsiednim pokoju umieściłem też wiszące dywany. Przy każdym łóżku stoi stolik na napoje. Albo szafka z szufladami. A oto okno.